przebrany w kolorowe stroje. Marii, Józefa, trzech króli, pastuszków i aniołów, a nawet diabłów, przedszkolaki zachwyciły rodziców i najbliższych, którzy oglądali przedstawienie. To nie jest trem, ale to jest bardzo duże wzruszenie. A pierwszy raz? Nie, kolejny raz, bo to już są sześciolatki, także... Czy mamy kciuki za wnuczków, bo to są akurat chłopcy. Jesteśmy pewni, że wszystko wspaniale wyjdzie. Wszystko zawdzięczamy naszej pani wychowawczyni, która przez trzeci rok prowadzi grupę. Na pewno mnóstwo pracy włożyła w przygotowanie uczniów. I jesteśmy szczęśliwi, że tu jesteśmy. Dzieci przedstawiły inscenizację jasełkową o powitaniu narodzonego dzieciątka Jezus. Masz tremę czy nie? Nie. Jesteś? Pasterzem. Śpijcie spokojnie, ja czuwam nad czadami. Będę śpiewał, będę nucił i czas do poranka piosenkami krócił. Ja miałam zawsze. Miałam cały czas swój aniołka. Jasełka zakończyły się wspólnym śpiewaniem kolęd maluchów i wszystkich widzów. Centrum Kultury Muza zaprasza na spektakl To tylko miłość w wykonaniu krakowskiego Teatru Stu. Historię trojga przyjaciół, tancerzy uwikłanych w miłosny i zawodowy trójkąt. Dowcipne dialogi, a na scenie znakomici aktorzy. Tadeusz Huk, Krystyna Podleska, Leszek Piskorz, Karol Jasiński, Barbara Garstka i Marcin Kątny. 16 lutego 2014 roku, godzina 19. Bilety 80, 70 i 50 zł. Rezerwacja biletów pod numerem telefonu 76 746 22 66. Spędź popołudnie na kręgielni Regionalnego Centrum Sportowego w Lubinie. U nas 4 tory do kręgli klasycznych od 18 zł za godzinę za jeden tor oraz 2 tory do bowlingu od 30 zł za godzinę za jeden tor. Rezerwacja telefoniczna 76 846 08 35 lub 076 846 08 28 wewnętrzny 12. Każdego, kto chce poczuć smak rywalizacji, zapraszamy na czwartki kręglarskie, a wszystkie firmy na Ligę Zakładów Pracy. Więcej informacji na www.rcslubin.pl. Odwiedź nas na Facebooku.